70 lat temu żołnierze Armii Krajowej pod kryptonimem Burza rozpoczęli ostateczną rozprawę z niemieckim okupantem. 29 lipca 2014 roku minęła 70. rocznica tej akcji w Dębie. W hołdzie żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli o jej wyzwolenie w 1944 roku, nowodębskie instytucje, a więc Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Samorządowy Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych zorganizowały wycieczkę rowerową śladem pamięci w 70. rocznicę akcji Burza w Dębie. Była to największa akcja w obwodzie tarnobrzeskim Armii Krajowej w 1944 roku w ramach tej akcji, która objęła te tereny Polski. Akcja, w wyniku której udało się wyprzeć Niemców, którzy zaczęli wycofywać się z Lagru Dęba, ale jednocześnie zabezpieczyć ważne dla ludności miejscowej obiekty, elektrownie, magazyny, stacje pomp, ujęcie wody. I to była rzecz taka istotna z punktu widzenia nie tyle wojskowego, bo tutaj to było znaczenie niewielkie, dlatego że przede wszystkim tutaj uderzenie Rosjan było takie decydujące ze względu na ilość wojsk w okolicach położonych. Natomiast ta ochrona tych obiektów była bardzo istotna. Chcieliśmy upamiętnić to wydarzenie, upamiętnić trzech poległych w tej akcji żołnierzy Armii Krajowej, którzy później zostali złożeni koło remizy w Dębie, a po wojnie zwłoki zostały ekshumowane na cmentarz w Majdanie Królewskim. Jest to pomysł pana burmistrza między innymi, żeby wydarzenia historyczne sprzed 70 lat uczcić po prostu rajdem rowerowym. W taki bardzo, bym powiedział, rekreacyjny sposób, ale jednak chcemy przypominać o historii naszej gminy. W wycieczce wzięło udział 69 sympatyków aktywnej formy wypoczynku w różnym przedziale wiekowym. Od 9 do 109, żartem mówiąc, ale najstarszy uczestnik ponad 70 lat. No takie małe wyzwanie, że tak powiem, rodzinnie, także zobaczymy, może damy radę. Chciałem zrobić dużo kilometrów. Jedziemy z dzieckiem, także żeby też od małego się gdzieś tam uczyło, trochę historii, także myślę, że nam wszystkim to dobrze zrobi. Wzięłam udział w tym rajdzie po to, aby uczcić pamięć osób, które walczyły tutaj w naszym regionie. Na pewno ważne jest to, aby pokazywać te swoje objawy, jakby patriotyzmu właśnie w najbliższym regionie i w swojej małej ojczyźnie. Chciałabym upamiętnić wydarzenia, które wydarzyły się. Przede wszystkim rocznica I wojny światowej, powstanie warszawskie. Razem ze mną jadą moje dzieci, dwóch chłopców. Chciałabym właśnie zaszczepić w nich tego ducha patriotyzmu. No i przede wszystkim mile też spędzić czas, pamiętając o tamtych wydarzeniach. Biorę w tym rajdzie udział po to, żeby upamiętnić śmierć żołnierzy z I i II wojny światowej. No, chciałem też zapoznać się z tymi miejscami pamięci, historii. No i tak trochę dla relaksu, dla sportu, żeby się lepiej poczuć po prostu. Myślę, że powinno się to kontynuować. Młodzież jeszcze szczególnie zapoznawać się z historią naszego kraju. Uczestnicy rajdu mieli do pokonania trasę o długości około 47 km. Podczas przemierzania kolejnych kilometrów mieli okazję zobaczyć miejsca pamięci narodowej, związane z wydarzeniami I i II wojny światowej, jakie zostały rozegrane na terenie gminy Nowa Dęba. Mamy się zatrzymywać przy miejscach, gdzie spoczywają ludzie, którzy oddali życie za ojczyznę. Więc będzie to z jednej strony przypomnienie historycznych wydarzeń, przytoczenie faktów, które kiedyś miały miejsce, a także ci, którzy będą tylko chcieli, to włączą się w modlitwę za nich jako prośbę, o ile jeszcze tego potrzebują, o miłosierdzie do Pana Boga, żeby obdarzył ich szczęściem wiecznym. Tutaj na ziemi oddali życie, przelali krew za ojczyznę. W większości przypadków byli to ludzie wiary, wierzący, ochrzczeni. Więc my również podchodzimy w taki sposób, że tę naszą modlitwę możemy im przesłać, przekazać poza próg śmierci. Chcemy połączyć właśnie wątek historyczny, geograficzny także, to poznawanie małej ojczyzny, tych terenów, bo są nawet i po lasach groby, o których rzadko kto wie, a które są znakami pewnych wydarzeń, które w historii na tym naszym terenie
po prostu miały miejsce. Wycieczkę rowerzyści rozpoczęli spod kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, gdzie 29 lipca, 70 lat temu, podczas akcji Burza zginęło kilku partyzantów. Znajdujemy się przy kościele Matki Bożej Królowej Polski, gdzie znajduje się tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej, którzy zginęli w walce z Niemcami w czasie akcji Burza 29 lipca 1944 roku. Zaledwie właściwie 4 dni czy 5 minęła 70. rocznica ich śmierci. Warto może zwrócić uwagę, że byli to stosunkowo bardzo młodzi ludzie. Krzysztof Teofilach liczył lat 18, Wacław Wawrzyniak 17, Czesław Szulc lat 28. Rozpoczynając ten rajd rowerowy, który ma upamiętnić to wydarzenie, zapraszam do modlitwy o wieczne zbawienie w ich intencji, w intencji tych wszystkich, którzy w różnych miejscach naszej ojczyzny i poza jej granicami oddali życie za naszą ojczyznę. Kolejnym miejscem na trasie uczestników rajdu była Alfredówka i usytuowany tu krzyż. Miejsce postoju, w którym się znajdujemy, to jest krzyż pierwszej wojny światowej. Krzyż jest wniesiony na mogile 20 poległych za wolność ojczyzny w latach 1914-1920. Początek I wojny światowej zrodził ciężkie czasy również dla mieszkańców okolic Cygan. Przez wieś często przetaczał się front rosyjsko-austriacki. Pozostały po nim zniszczenia i mogiły poległych, a także kolejne miejsca pamięci narodowej. Pamiątkowy betonowy krzyż, który także mieli okazję zobaczyć mieszkańcy. Przed nami, w którym stoimy, krzyż z okresu I wojny światowej. Krzyż na wielostopniowym cokole poświęcony poległym w latach 1914-1920 polskim żołnierzom. Na ścianie frontowej cokoła znajduje się tablica z wyrytymi nazwiskami i imionami 29 poległych żołnierzy. Ponadto dodatkowa tablica z dwoma nazwiskami poległych w 1939 roku. Trasa rajdu odsłoniła przed jego uczestnikami również inne miejsca pamięci narodowej, takie jak chociażby pomniki grunwaldzkie, które budowane były ponad 100 lat temu, ale w czasie wojny zostały wysadzone. Mieszkańcy mogli także zobaczyć odrestaurowany cmentarz wojenny na górach w Chmielowie. Wiem, że niewielu tam było, dlatego że to był teren kopalni siarki Machów. Wjazd był bardzo utrudniony. Dzisiaj mamy taką zgodę, więc ci, którzy tam nie byli, mogli zobaczyć. Choć trasa rajdu nie należała do najkrótszych, u niektórych rowerzystów nawet nie było widać oznak zmęczenia. Zdarzali się jednak i tacy, dla których pokonywanie kolejnych kilometrów było nie lada wyzwaniem. Daje się radę, bo się troszkę jeździ rowerkiem, także nie jest to za duży wysiłek, pogoda służy. No ciężko, ale czasami to tak, my na luzie. Jesteśmy wdrożeni, także ciągle gdzieś jeździmy, dla nas nie ma problemu. Fajnie mi się jedzie. Dosyć ciężko, ponieważ jest bardzo gorąco i po prostu brakuje mi dosyć sił. No gorąco, także, ale dajemy radę, także myślę, że dojedziemy cali. Kondycyjnie czuję się kiepsko, zwłaszcza ten ostatni odcinek. Mam pracę raczej siedzącą, także niezły trening jak na jeden raz. Oczywiście podczas pokonywania kolejnych odcinków trasy nie zabrakło miejsc przystankowych. Organizatorzy przygotowali również postój biwakowy z poczęstunkiem i nagrodami przy szkole podstawowej w Jadachach. O bezpieczeństwo i stronę techniczną całego rajdu rowerowego zadbały odpowiednie służby.
zabezpieczenie tworzą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Nowa Dęba, a także funkcjonariusze policji z komisariatu Nowej Dęby oraz Służby Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Im wszystkim serdeczne podziękowania, bo to jest dość duże przedsięwzięcie ze względu na liczbę uczestników.